Halo, halo moi drodzy, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego Car Mechanic Simulatora 2021. I tak się zastanawiacie, jak wygląda nasza BMeczka, patrzcie tutaj. Tak, już jakoś zaczyna pomału wyglądać, wam powiem. Zamontowałem 19, jeżeli chodzi o felgi i oponki też eleganckie, duże, szerokie, te najdroższe, po 600 coś tam chyba za jedną oponę. Chociaż w tym rozmiarze to ona chyba jedna kosztowała 1000 coś. Więc oponki naprawdę dowalone. Wyścigówki. Całe zawieszenie jest na 100%, jak widzicie zresztą. Tłumiki i te inne tutaj bajery są oczywiście tutaj te tuningowe wersje, żeby miała tam dodatkową moc fura. Także wszystkie oponki wymienione, to jest wymienione i tutaj wał napędowy też był wymieniony. Przód, całe sanki, zawieszenie przednie, tu jest wszystko zrobione. Najgorsze moje wydatki to zostało tutaj silnik cały do rozmontowania, skrzynia biegów. Tu wiadomo, skrzyneczka, jeszcze jakieś rzeczy brakuje, płynów i tak dalej. Ale zaczyna już wyglądać, oczywiście z zewnątrz wszystko jest zmienione, jeżeli chodzi o części tuningowe. Włożyłem wszystkie, które mogłem, resztę włożyłem oryginalne, zwykłe części. Wsadziłem sobie inną troszkę kierownicę, podobała mi się ta akurat. Mamy też inne fotele, jak widzicie zresztą. To są bodajże z Nissana GTR-a chyba, jak się nie mylę, ale fajnie, właśnie mi się podoba wygląd ich. Fajne są i tylne siedzenie oryginalne, jak się nie mylę. No i oczywiście pomalowałem na niebieski, taki perłowy kolor ładny. Niebieski perłowy, o tak, tak. I oczywiście blachy rosyjskie, jojo. Jedziemy, kurde. Nie no, fajnie wygląda bryka. Zaczyna wyglądać. Pytanie, co można z takimi autami robić, które sobie powiedzmy odpicuję. Czy można je na przykład sprzedać albo coś? Jak widzicie, no źle nie wygląda. Źle nie wygląda bryka, podrasuje się ją jeszcze i będzie, myślę, cacy. Jak to wygląda? Sprzedaj samochód. Możemy sprzedać samochód, patrzcie. Wartość części, wartość nadwozia, wartość części tuningowe, premia za stan, cena zakupu 17 tysięcy. Zyskamy na niej 10 tysięcy, jakbym sprzedał ją w takim stanie, jak jest teraz, nie? Wartość sprzedaży 28 tysięcy. Czyli dyszkę zarabiamy na tym, że ją zrobiłem, ale mówię, chcę jeszcze dopieścić silnik, pobawimy się nią i pewnie ją opylę. Zobaczymy, jak będzie zresztą. 18 level, nie wiem, czy pokazywałem wam drzewko umiejętności, tak wygląda. Brakuje mi jeszcze tu tych dwóch umiejętności, renowatora. I będę mógł też te zewnętrzne rzeczy karoserii naprawiać. Oczywiście jak będą w takim w miarę znośnym stanie. Więc to jest bardzo fajna opcja. Tu z tych rzeczy, no to wiadomo, co nam zostało do wykupienia. Na razie malowania jeszcze mnie nie interesują. Też fajnie by było jeszcze tą bawarkę jakoś tam pomalować, nie? I co, tu mamy stół do naprawy części, tu mamy to karkę do hamulców. Fajnie, bo to wszystko idzie naprawić na 100%. Ja myślałem, że tylko do pewnego stanu można to naprawić, ale nie. Więc to elegancko naprawia do końca. Musimy jeszcze sobie zmienić wygląd. Czekajcie, drabina to była chyba, tak? O właśnie, brama budynku. Dolne ściany budynku. I to jest oczywiście ta cała hamownia tutaj. Wariant pierwszy, na hamowni to był wariant 8 chyba najfajniej wyglądał. Dobra. Niestety wszystko zamknij. Ok, no i teraz będzie to wyglądało tak, jak powinno. Zobaczmy jeszcze na chwilę. Tak, teraz wygląda tak, jak powinno. Tu mamy taki troszkę czerwony. No, jest ok, tak jak chcę. Ok. Zobaczmy. Zlecenie główne. Sixon Cebulion, moi drodzy. Hej, to znowu ja, Johnny. Dzisiaj mam do ciebie tego sportowego Sixona. Reza nie oszczędza tego modelu, zwłaszcza jeśli nie jest garażowany. Ten konkretny egzemplarz stał między kaktusami. Także wygląda, jakby był utopiony. Pomimo że blacharka jest do kompletnej renowacji, to mechanicznie wygląda źle. Właścicielem był Narwaniec, który kręcił go bez opamiętania. Prawdopodobnie zatarł silnik. Oczywiście już nie miał czasu ani ambicji, żeby się nim zająć i go porzucił. Doprowadź go do porządku, a myślę, że uda się go sprzedać jako idealny egzemplarz. Przebieg nie będzie wzbudzał podejrzeń. Czekam na telefon. Na razie. Jasna sprawa, stary. A zobaczmy jeszcze, czy są jakieś ciekawe zlecenia. Są, ale nie są jakieś skomplikowane, także sobie daruję na razie. No i co, standardowo zaczniemy najpierw od oględzin tutaj takich z oczu. Na tyle, ile mogę oczywiście sprawdzić. Później wszystkie mierniczki pójdą w ruch. I spróbujemy na ścieżkę diagnostyczną. Zobaczymy, czy w ogóle będzie w stanie odpalić, ale skoro powiedział, że zatarł silnik, no to raczej nie wróżę tutaj nic dobrego, że to raczej nie odpali. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak będzie. Płyn, wlot powietrza, jeszcze tutaj zawieszenie. Za każdy dostajemy punkt, więc myślę, że naprawdę warto się przy każdej naprawie, nawet jak mamy tylko na przykład, nie wiem, układ hamulcowy naprawić, czy układ wydechowy, czy rozrząd, to myślę, że tak czy siak warto sobie tutaj zrobić oględziny całego samochodu, wszystkie te skany i nieskany, no bo to jest exp, nie? A no wiadomo, no poziomy nam tutaj odblokowują ulepszenia, tak? I oczywiście, no jakby nie patrząc, pomaga nam więcej robić, sprawniej i no, jest więcej do roboty, tak? No, wiadomo, o co chodzi, moi drodzy. Dobra. To mamy, jeszcze tamta strona. No, ogólnie tak to widzę, stan ma w miarę dobry. Dobra. To mamy zakurzone całe. Zobaczmy. OBD da radę. Dobra. Zobaczymy, jak to tam wygląda skanowanko. Świece są, widzę, w dobrym stanie. Cewki też. Katalizator ok. Więc nawet samochodzik taki kupił, no, że można coś tam zyskać. I o dziwo odpala, bo tak to wyskoczyło, że się nie odpala. Ale widać już, że korby są do wyciągnięcia, więc no, szykuje się gruba robota. No, damy radę. Dobra, to mamy mierniczek, zobaczymy, jak tam wszystkie te elektryczne końcóweczki, przejścióweczki, przekaźniki, bezpieczniki, no wiadomo, ale widzę, że są w dobrym stanie. Nie no, gościu naprawdę trafił ciekawe autko. Jest oczywiście, co prawda, parę rzeczy do zrobienia, ale no kurde, trafił gościu nawet. Na jakiejś aukcji może wygrał i chce ją odpicować i sprzedać sobie z zyskiem, nie? My zarobimy, on zarobi i wszyscy będą zadowoleni, jak to mówią. Dobra, skoro działa, to ja bym wziął go jeszcze na tor testowy tutaj. Znaczy na ścieżkę. Nie można uruchomić silnika. Nie bardzo jednak. To wiecie co, weźmiemy go jeszcze na szybkie mycie. Szybkie myju, zrobimy mu. O Jezu, blachara do zrobienia jest, tak jak mówił zresztą gościu. I parę elementów karoserii na pewno też by się przydało wymienić, po prawdzie. Dobra, czy odpalić go? Nie odpalę niestety. Podniesiemy go lekko. Jak tam wygląda przebieg? 50 000. I tyle rzeczy jest do zrobienia, to nieźle gościu zakatował samochód. Karoseria. maluj kolorem, przeprowadź ustawienie świateł, geometrię, płyny. I patrzcie, taka pełna full robota, bardzo dobra robota, Zrobimy za 500 go, troszkę z renowacją troszkę zrobimy. Pospawamy go lekko. To ogólnie troszkę poprawia jednak tu wygląd. Pomalować go pomalujemy oczywiście, resztę mu się też zamontuje. Za co my się, moi drodzy, bierzemy? Pozaznaczamy sobie to, co wiemy przynajmniej do wymiany. Ale no już wiemy, że cały silnik będzie do rozbiórki. No. Więc na pewno też możemy się pozbyć wszystkich płynów. Tak czy siak będę musiał wszystko nowiutkie dolać raczej, więc sobie od razu to zrobię, żebym czasami sobie na głowę czegoś nie wylał później. Czy tam na warsztat, to jest wał. Że sprężyny są do wymiany. A może te górne łożyska amortyzatorów, czy jak to się tam zwie. No. Dobra, to mamy. Tak, aku do wymiany, filtr paliwa do wymiany. Filtry powietrza były ok, bodajże, tak. Ale cały silniczek jest do rozbiórki. I musimy się dostać do korb, więc no... Pójdzie się rozbiórka całego. Pustnica, lecimy po kolei. To tu dalej kolektor. Też wygląda tragicznie. Na szczęście nie jest to jakiś wielki, mocarny silnik, który zajmie nam jakoś dużo czasu, na szczęście. Po 4 na jeden wałek do rządu te pokrywy. A zdarzały się chyba, co miały więcej tego. Najgorzej właśnie wtedy jest. Nie lubię, jak jest dużo tych blokadek na rozrządzie odkręcania. No nic, trzeba wszystko poodkręcać praktycznie. Mamy turbo sprężarkę, lecimy. No i tłoki z karbowodem są też do wymiany. Na szczęście tu już reszty raczej rzeczy nie muszę wywalać. Fitoleju, no to wiadomo. A kwestia sprzęgła, jak tam wygląda? No właśnie nie wiadomo, też by trzeba było odkręcić, sprawdzić. Tutaj chłodnicę na pewno, wiatrak trzeba wymienić. Moduł ABS-a trzeba, widzę, wymienić, ale my spróbujemy co niektóre części ponaprawiać. Jeżeli w ogóle będzie taka opcja, bo teraz tak jak mówię, mogę. Widzę, że na pewno zbiornik paliwa też jest do wymiany. Dobra, ale teraz już muszę podnieść go do góry. No powiem wam, troszkę roboty będzie przy tym projekcie. Muszę zdjąć oponę niestety. Żeby dostać się tutaj do tych amorków. Jeszcze myślę, że będziemy potrzebować sprawdzić sprzęgło, jak to wygląda. niestety nie wiemy, w jakim jest stanie. Dostęp od komory tego. Dobra, wylejemy olej, misę olejową. I dostaniemy się najpierw do korby, a później od góry wywalę jeszcze ten i zobaczymy sprzęgło. Czorne, kurna. Czorna oliwa z oliwek. Dostęp z komory silnika, dobra. Widzę, że ten wałek też będzie do wymiany. Oczywiście tych korb nie ma za dużo, więc... Mówię, pójdzie w miarę sprawnie. Powinno przynajmniej. A może nie będę nawet musiał... A nie, będę musiał rozkręcać sprzęgło, no bo tak to wałka nie wyjmę. Dobra, jest wszystko. Na dół. Rozrusznik out. Bok z korbowodem. Lecimy do góry. Skrzynię biegów out trzeba zrobić. Tak, no bo nie wyjmę tego tak w takim wypadku. Ale skrzynia, widzę, biegów była ok. Dobra. Jak wygląda situation? Filtr oleju. Ukrywa stopy, podpora, wał. Ale jeszcze dwie części nie znalezione, no cholera by też szlak trafił. Tu jeszcze ten amorek. To jeszcze, no właśnie. Górne łożysko amortyzatora, bla bla bla, zbiornik paliwa. Dobra, mamy wszystko chyba. Tak jest, moi drodzy. Mamy wszystko, co trzeba, wiemy, co trzeba wymienić. Porozkładajmy tutaj te sprężyny. Spróbujemy co nieco ponaprawiać. Nie tu, tutaj. Dobra, zobaczmy, czy coś uratujemy. Możemy co nieco uratować, widzę. Jak widzicie, musimy zagrać w taką minigierkę jakby, chyba można tak powiedzieć. I za jakieś tam śmieszne pieniążki, czasami troszkę większe, możemy sobie tutaj te bardzo drogie elementy ulepszyć. O wiele taniej, nie? Niż byśmy wydali na to, na nową część taką, nie? Oczywiście jeszcze nie wszystko mogę robić, jak widzicie. Listwy wtryskowe jeszcze nie mogę robić. Więc niektóre rzeczy będę zmuszony niestety kupić. Zresztą... trzeba kupić większość przedmiotów, bo są przeważnie na czerwono właśnie, nie? Więc niestety nie wszystko idzie naprawić. Ale oczywiście co mogę, to naprawiam, żeby jak najmniej kasy wydawać na części. Bo no, tak mi się wydaje, tak powinno być. Za naprawę samemu takich przedmiotów powinno być chyba taniej. Wszystko dociskowe... Nie. Łożysko dociskowe sprzęgła potrzebuję? Nie, nie wydaje mi się. Łożysko dociskowe sprzęgła. Nie. To było jakieś ze starego zlecenia jeszcze. Zbiornik paliwa. Górne łożysko razy 2. Wał korbowy. Ściany tłokowe 4. Tłok z korbowodem razy 4. Ukrywa stopy razy 3. Pora wału korbowego 2. Filtr oleju. pompa paliwa, głowica, trochę jest wydatków, 4 wtryski, kolektor dolotowy, filtr paliwa, akumulator to elektronika. No i dobra. On tuningu nie chciał w tym, nie? Nie ma nic o tuningu, dobra. No i co, montaga, moi drodzy, montaga. Wał korbowy, nowiutki, wlatuje. Tylko oleju. A właśnie, musimy sobie jeszcze połączyć tutaj sprężynki. Powinno chyba styknąć. Zobaczmy. Górna łożyska amortyzatora przedniego, tak, dobra. Z tej strony tak samo, amortyzatorek wlatuje na miejsce. Łączniczki stabilizatora. Wymieniamy. Pompa paliwa. Dobra, wracamy tutaj teraz kwestia sprzęgła. Osieczki. Dobra, powsadzamy korbę i dopiero wtedy się zajmę tutaj misą olejową i spodem, żeby podokręcać. W miarę dobrym stanie to wszystko było, można powiedzieć. Ale tyle przebiegu i aż tak zostało starane auto. Masakra. Chyba firmowe auto. 50 000 przebiegu. Pytanie, w jak krótkim czasie on to zrobił, nie? No ma taki, sam taki moduł i pompa po 900-800 kosztuje, więc Myślę, że oszczędza się na tych naprawach. Bo ja na naprawę wydałem ile? Z 300 może? A tak to bym musiał nową kupić za o wiele więcej, więc zyskuję tak po prawdzie. No przynajmniej tak mi się wydaje, że zyskuję na tych naprawach. Jest to fajna opcja, bo nie wszystko trzeba znowu aż kupować, tylko mogę sobie naprawić, jest gitara. A mówię, zależnie od tego, jaka ta część, w jakim stanie tą część wyjmę z samochodu, nie? Ja mówię, nie wszystko można naprawić. Jak są już bardzo na czerwono, to już nie można raczej naprawiać. Jak są za mocno na czerwono. No dobra. To co, chyba wszystko wróciło na miejsce, zobaczmy. Tak, zostało nam wentylator jeszcze, a. Wentylator z głowy, czyli jeszcze pod spodem musimy ogarnąć temat podokręcania korb i misy olejowej. No dobra. To jest kwestia podolewania płynów. Oleju, płynów i tak dalej, i tak dalej. I będziemy mieli też tutaj kwestię płynów załatwioną. Dobra. Bardzo dobra robota. No dobra, chyba wszystko dolałem, nie? Co trzeba? To jest. A, do kierownicy. Okej. Malowanko nam zostało i co my tu mamy do wymiany? Lewe lusterko, lewe tylne światło, lewy reflektor przedni, tylna szyba. Lewe lusterko. Aha, bo nie ma w ogóle. Dobra. Czaję. Karoseria. Sixon Cebulion. I teraz tak. Lewe lusterko boczne, tylna szyba. Lewy reflektor i przedni chyba reflektor był nieczynny, że tak powiem. Chodzi mu po prostu, żeby auto było kompletne. Dobra, i jeszcze potrzebuję tylne światła. Karoserię mamy załatwioną, zostało nam malowanie i kalibracja, dobra. Dawaj go pan na nasz tutaj zakładzik. Zrobimy kalibrację kółek. Geometrię świateł. Jest. O Jezu, ale wysoko miał lampę ustawioną. Jak widzicie, musimy tutaj przełączyć i ustawić jakby oba światła. Dobra, wyrównane, wyrównane. Kalibracja zrobiona. Działa, git, dobra. I malowanie na fabryczny kolor. Kolor fabryczny. Domyślnie była biała cebulionka. A wiecie, co jeszcze mnie ciekawi? Ale nie mam takiej umiejętności. Bo dopiero tutaj umiejętności pozwalają mi na naprawę elementów, tak? Tutaj. Ja biorę sobie prawy błotnik. Tryski, nie tutaj, tutaj. Nadwozie. Nadwozie, nadwozie. Aha. No to nie mam jeszcze takich chyba umiejętności po prostu. Nie wiem, czy będzie można. Ale pewnie nie w takim stanie elementy można robić. Pokrywa stopy? Góra niby została niewymieniona. To co za głupoty się pojawiły tu? Wszystko jest zrobione, a tu nagle o, jedna pokrywa stopy jest niekompletna. No nie wierzę, że będę musiał olej wylewać, jeszcze raz wlać. Bo muszę rozkręcić to. Ja pierdzielę, dobra, trudno. Stracę trochę kasy na oleju. Mój błąd najwyżej. No, bo jest 86%, naprawdę. Ja pierdzielę. Musi być 100%, kurde, bo ci nie zaliczy gry. Gra ci nie zaliczy. Dobra. Muszę olej teraz oddać. Oddawaj olej. Oddawaj pan olej. Nie ma wyboru, moi drodzy. Dobra. Spadaj pan z tym złomem ode mnie, won. 17 koła zarobione, jeboj. Dobra, idziemy troszkę części odzyskamy. No, mamy równe 500, zostawię sobie tak jak mam. No i ogólnie te części są, żeby ulepszać te części. Widzicie, mają poziomy, gwiazdki. I właśnie wymieniamy. Szkoda, że działa to na zasadzie takiej, że jedną część możemy na maksymalnie na 3 kawałki tego wymienić do modyfikowania. Trochę słabo to działa, moim zdaniem. Przykładowo takie większe obiekty jak głowica to powinny dawać troszkę więcej części. Zależnie od wielkości części powinno to dawać, nie? No ja rozumiem, mała część, no to nie wiem, tam maksymalnie z 3 sztuki, nie? Ale taka głowica powinna dawać, nie wiem, z 10 może sztuk do modyfikowania tego. Tak mi się wydaje, na moje, tak, nie wiem, czy w ogóle ktoś to będzie oglądał, powiedzmy Steamu tutaj, MCS. Raczej nie sądzę, ale jeżeli tak by się stało, no to może coś tam pomyślcie. Dobra. Openingami. W ogóle level biłem 19 i tu co chwilę dostaję jakieś expy, fajnie. Szybciej levele to dla mnie jak najbardziej na plus. Patrzcie, no i zostało mi 500 expa do 20 levela. Bardzo, bardzo dobrze. Mam 5 punktów idealnie na kolejny poziom tutaj. Zwiększa możliwość natychmiastowej naprawy o 10% i tu aż o 15%. I można części blacharskie naprawiać. No i to będzie szczęśliwo, moi drodzy, wtedy już. Dobra, zobaczmy. Zlecenie kolejne. Ripsan Z530. Hejka, mam na imię Jessica, ale ty możesz mówić do mnie Jess. Moja przyjaciółka wspomniała, że świetnie zaopiekowałeś się jej zielonym robaczkiem. A, wiem, ta kobitka. Stwierdziłem, że może i mój samochód potrzebuje trochę więcej uwagi. Na co dzień nie mam czasu zajmować się mechaniką, to chyba jasne. Dla bizneswoman każda minuta jest na wagę złota, a marnowanie jego na taplanie się w olejach i smarach to nie dla mnie. Zajmij się szczegółowym przeglądem. Samochód nie jest stary, ale nie ukrywam, że poza tankowaniem cotygodniowym myciem nic więcej mnie nie interesowało. Mam go już kilka lat i mam wrażenie, że kiedyś był bardziej żwawy. Zrób coś w twojej mocy, żeby odzyskał dawnej zrywności. Wielkie dzięki. Wymień olej standardowo i inne zadania. Zobaczymy, co tam pani trzeba zrobić, moja droga pani. Bierzę na podnośnik. Badanie. I najpierw oczywiście obadamy, żeby dostać jakieś expiki fajne za to. No bo weźcie, na przykład tu macie 26 elementów w silniku, po 11 na jedno koło. No i to już troszkę expa się uzbiera, tak? Może się poczuć jak w RPG-u, nie? Kurde, zdobywacie doświadczenie. Wbijacie poziomy, rozwijacie umiejętności. Mówię, mam nadzieję, że będą rozwijać Car Mechanica Simulatora i że DLC nie będą polegały tylko na jakichś tam samochodzikach, ale też właśnie może troszkę rozbudową gry. Mam taką szczerą nadzieję, bo potencjał jest duży, można fajnie jeszcze tutaj, myślę, rozwinąć giereczkę. No i zresztą to widać z części na część, tak, że tutaj coś tam dodają, ulepszają. A w ogóle z tego, co widziałem, to jest nawet chyba mechanik tych motorów. Ciekawy jestem, jak to tam trybi w ogóle. Dobra, mamy to, zawieszenie mamy. Układy wydechowe sprawdzimy. Wał napędowy. Układ wydechowy. No i zawieszonko z tyłu. Zobaczymy, co za żabcia. Ale nie, no bez kitu. Elementy ma w bardzo dobrym stanie, nie powiem. No ale nie to, co w mojej BMW, kurwa. Dobra. Tam same stóweczki, nie? Jeszcze tylko silnik muszę ogarnąć, jak trochę zarobię więcej hajsu. Bo mówię, też części tuningowe tam wrąbać, a to troszkę może kosztować, więc przygotuję, myślę, sporą kwotę, zanim się wezmę w ogóle za ten silnik w tej BMW-ie, a później zobaczymy, opalimy pewnie samochodzik i zajmiemy się jakimś nowym projektem. Dobra, OBD, lecimy, skany porobimy wszystkie. No już widzę, że amorki na pewno do wymiany są z przodu. Czyli zawieszonko z przodu na pewno jest do zrobienia. Świece cewki zapłonowe, widzę, proszą już o wymianę. Pisz, co masz. Dobra. Da radę odpalić? też parę elementów do wymiany. Mierniczek, zobaczymy elektroniczne rzeczy. Korby, ogólnie tłoki korbowe i tak dalej są ok. Opony też widzę w fajnym stanie. No, widać, że kobitka troszkę już jeździ nim. Damy go oczywiście na ten, zrobimy sobie może ścieżkę diagnostyczną. Nie można uruchomić silnika, ok. No to mamy trudniejszą opcję, musimy się troszkę pobawić samochodem. Dawaj do góry. Teraz tak, 78 tysięcy przebiegu ma samochodzik. Okej. Co ty tam masz do wymiany, moja droga? Ceweczki, dźwignie, filtr powietrza, bla bla bla, koło pasowe, łączniki, listwy wtryskowe, napinacze, rolki, świece zapłonowe, tarcza, wałek, zwrotnica przednia. Jeszcze coś tam do wymiany jest. Płyny oczywiście, test geometrii. Dobra. Co nieco mamy tutaj pokazane, a resztę się pewnie odkryje, jak podkręcam tutaj troszkę rzeczy. Halo. Aha, trzeba się pozbyć wahacza dolnego niestety. Dobra, czyli muszę podnieść auto. Też muszę podnieść do góry, dobra. Tu też amorek, ok. Do góry, dawaj go. Dawaj żabcie do góry. Te tulejki wyglądają. W opłakanym stanie widzę są, dobra. Więc pewnie wszystkie cztery są do wymiany. Skoro olej tak będziemy wymieniać, to sobie zajrzał też od razu do korb pod spodem, jak to wygląda, czy trzeba jakiejś tej podporki wymienić na nową. Dobra, dawaj go tutaj. Misa olejowa. Jak to wygląda? Nie no, wygląda... spoko. Wygląda spoko. Dobra, to zwracamy. To zwracamy w takim wypadku. Filtr paliwa jest git. Było coś do wymiany z tyłu? Nie chyba, przód ogólnie był do roboty, dobra. Dawaj go na dół. Mogę tu jeszcze trochę porozkręcać. Skrzyni biegów się trzeba dostać, ok. Listwy wtryskowe. O mój Boże. Pokrywa. Żeby pokrywę rozkręcić, to muszę rozkręcić to, a żeby rozkręcić to, to muszę rozkręcić to. O Jezu, całe wszystko muszę wywalić. Nie no, muszę cały rozrząd wypierdzielić. Żeby dostać się tam, gdzie potrzebuję. A misa olejowa mi przeszkadza. No genialnie po prostu. Cały kurde do rozbiórki. No ale pani płaci to, wiecie. To zrobimy. A, i może od razu tą skrzynię wymontujemy. I tak się tam muszę dostać. Dobra. Oh my god. Myślałem, że troszkę łatwiej będzie tutaj ten silnik ogarnąć, ale widzę, że to jest taka maszyna, że już trzeba trochę posiedzieć, podłubać. Ślizgi rozrządu nawet tu są jakieś. Pompa wody. To płyn chłodniczy muszę wyssać niestety. Wyszyszaj pan. Wyszyszaj pan płyna. Montaż. mein Gott, oh mein Gott. Już to poprzykręcane tymi, no świetnie. Więcej tych śrubeczek, więcej tych elementów przytwierdzonych. Więcej odkręcania. Ale porobione, pokombinowane tu jest. Żeby dostać się do wałka rozrządu. Musi mieć aż 4 chyba wałki, tak? Dobrze rozumiem? Kolektor dolotowy. Dobra, zobaczmy. Amortyzatory przednie, filtr oleju V8. Już mam wszystko, co trzeba wymienić. Sprężyna przednia, tuleje. Tak, mamy wszystko, co trzeba do wymiany. Olej płynny i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wiemy, co mamy robić. Spróbujemy sobie co nieco tutaj może porobić. Tarcze akurat nie były. Ktoś tu pajacuje. Zwrotnicy da radę naprawić, więc sobie ją naprawimy. Wiecie, można w bardzo fajny sposób sobie ponaprawiać co trzeba, przynajmniej jeżeli macie umiejętności w miarę. Co tam jeszcze mamy? Czy jeszcze coś jest do naprawy? Z takich rzeczy, które mogę naprawić i nie muszę wydawać kasy? Nie, dobra. I tak nie jest źle, dobra. Musimy rozdzielić teraz sprężynki. Nie, tą chyba rozdzieliłem, ale chyba obie były do wymiany, więc nie palnicho. Ale ktoś pajacuje. Akurat tu musi na tej ulicy, no kurna, nie mają gdzie. Nie mają gdzie, tylko zawsze u mnie na filmikach muszą brzdękać. Sporo rzeczy do kupienia, dobra. Wałek rozrządu. Dźwignia zaworu. Wałek rozrządu. Tarcza sprzęgła. Łożysko dociskowe. Rolka prowadząca. Pieca zapłonowa nie tutaj, cewka zapłonowa nie tutaj. Sześć świec. Sześć cewek. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze coś tu będzie. Listwa wtryskowa, napina, czy końcówka fitoleja, tuleja koło. To już jest z tych części. Listwa wtryskowa, filtr paliwa. Pasowe, rolka prowadząca, napinacz paska, leja, stabilizator, końcóweczki, filtr oleju, łącznik stabilizatora, amortyzator, sprężyny. Dobra, no i działamy, moi drodzy, działamy. Nie rozdziel, tylko połącz. No i fajnie właśnie, że można niektóre elementy sobie samemu ponaprawiać. Sprzęgło też na tym dopiero. Dobra, trzeba do góry sprzęcior podnieść, działamy. Znowu będziecie mieli długi odcinek, jak ja was rozpieszczam. Wahacze. Dziewięćdziesiątki chyba procentowo są ok, nie? Tak. Morki mamy wymienione. Główka drążka kierowniczego też, sprężyny wymienione, tuleje, zwrotnice. No dobra. I koło na miejsce. Lecimy jeszcze tutaj oczywiście tarczę i sprzęgło. No i dobra, mamy to. Chodzi tutaj o elementy pod spodem, to chyba jest ok. Można co nieco tutaj sobie poodznaczać. Przecunię oczywiście nowiutkie wlatują. Dobra, zobaczmy. Powymienialiśmy kolejne elementy, odznaczajmy. Filtr oleju jeszcze został do wymiany. Kołpasowe, filtr powietrza. Pasek, rolka prowadząca. Pieca zapłonowa, ok. Dobra, jeszcze parę elementów. Milion rozrządów, milion śrubek, Jezu, co za samochód. Nigdy więcej takich zleceń, Dobra, jak to wygląda? Filtr powietrza został do wymiany. Pasek klinowy. Został filtr powietrza i filtr oleju. Dobra, filtr powietrza. Bierzemy go do góry. No jest trochę dłubania, zabawy z tym. A jeszcze chyba rozrusznik nie jest zamontowany. Dobra. Chodzi o wymianę, to już chyba by było tyle. Zobaczmy. Chyba wszystko wsadziłem na miejsce. Tak mi się wydaje. Dobra. Okaże się później w praniu najwyżej. Dolewamy tutaj oczywiście olej z powrotem. Bo wylałem cały. Wymianę oleju mamy z głowy, płyn do spryskiwaczy musimy dolać. Chłodniczu płynąć już się też, no bo musiałem wylać, bo odkręcałem ten od wody pompę. Tu jeszcze musimy odessać ten wspomagania i wylać świeżutki. Płyny mamy chyba zaliczone. Geometria kół nam została. No ciekawe, że nie chciała wymiany elementów tych zewnętrznych. Ale bizneswoman, więc w nosie to ma. Światła miała dobrze ustawione? No dobrze, dobra. Jeszcze zrobimy myju. Taki gratis od firmy. A bo widzisz, karoseria jest ok. Ja myślę, że ona gorzej wygląda. Nie, no wygląda ok w samochodzie, teraz po umyciu jest, myślę, git. Kończymy zleconką. Sprzedaj śmieci. A nie, bo można było wszystko naprawiać, nie? Była taka umiejętność właśnie, że można naprawiać wszystko. Ale by było sztos. Taki finałowy skill, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, moi drodzy, bo długi odcinek się zrobił z tego. Będziemy kończyć. Brakuje mi jednego punktu, żeby mieć na maksa renowację. Fucking. No nic, trzeba poczekać na level. Tu jeszcze są fajne, o, chyba pójdę w to następne jako drzewką, czyli Sokole Oko, że na badanie, co sprawdzam samochód przed wszystkim, na tym oczku, na tej lupie, myślę, że pójdę w to chyba, no. Dobra, moi drodzy, to co, dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się i do kolejnego odcinka, hello.